Chcecie dopytać o pewną kwestię, a mianowicie Scott Kearney mówi, bo on nagrywał kilka materiałów na ten temat i mówił w nich, że to prezes Inner Fire, czyli właśnie organizacji, która promuje metodę Wima Hoffa, że on mówił, żeby zrzucić winę na ciebie. Czy ty coś się orientowałeś w tej kwestii, czy to jakby w ogóle nie ma dla ciebie znaczenia? Wiesz co? No, generalnie ja jakby. Yy... No szczerze mówiąc, Scott Carney mi jakby to pokazał, nie? bo yy, ja jakby w tamtym momencie no nie miałem takiej wiedzy. Nie? Ja, to, ja po prostu dostałem to, co dostałem na klatę i jakby byłem zajęty tutaj yy, tymi mediami. Nie zastanawiałem się, jaka jest geneza do końca, jakby skąd to się wzięło, bo nie miałem jakby na to czasu. Nie? W, późniejszej, w późniejszej sytuacji, tam w ogóle ten dziennikarz, który to zaczął, nie cały ten atak medialny on na samym końcu przyszedł i on tam przyjechał, bo ta akcja też jakby się odbyła, nie? Tam trzeba byłoby to dokończyć. On przyjechał na tą akcję i on przeprosił za to wszystko, nie? Ja mówię, słuchaj kolego, mówię, teraz że ty mnie przepraszasz po tym wszystkim, nie? No to no, no spokojnie, dzięki, że mnie przepraszasz, ale wiesz, to tak się nie robi, nie? I generalnie co to jest za wiesz, że wyciąga, jakby ściąga e, sobie rozgłos, robi sobie oglądalność kosztem kogoś, a potem przychodzi go przeprosić, nie? E, to tak to wyglądało, nie? Bo on myślał, że to wygląda inaczej i, i, i tyle, nie? No i, i, i taki, w ten sposób, jakby to, to gdzieś tam się zaczęło, a ja potem, gdzieś tam oglądając media. Była taka sytuacja, że w ogóle skąd mnie to naprowadziło, że takie coś może być, nie? Że Scott Carney napisał, że to był tam jakiś gość z Polski i tak dalej, nie, mnie tam określili, wymienili mnie po prostu, nie? Ja mówię wiesz, no Scott Carney, którego znam jako autora książki, Co nas nie zabije, nie? Pisze o mnie, gdzie to jest gość ze Stanów, pisze o mnie, że to ja, nie? I to jeszcze ja tego nie, się nie zorientowałem, tylko osoby, które gdzieś tam po internecie jakby w tej całej akcji były zainteresowane, one to wychwyciły i zaczęły yy, pisać do tego Skrota Karneja za pośrednictwem Facebooka, z tego co pamiętam, że to nie jest prawdą, żeby on to usunął. No i on w tym momencie się zainteresował w ogóle, że jak to nie jest prawdą, przecież on to wie od syna Wimachofa, nie? No, i to była ta geneza tego wszystkiego, nie? Ja Ci powiem szczerze, że ja tego potem nie, nie drążyłem tematu już dalej, bo dla mnie to nie miało jakby sensu, wiesz. Ja miałem na głowie zorganizowanie tej akcji, jak ona się udała, to tak naprawdę zamknęło jakiś tam rozdział. Następną taką akcję miałem, chociaż nie, nie miałem za rok, bo miałem to też można jakby powiedzieć, zorganizowałem, jak ta grudniowa się nie odbyła, to zorganizowałem drugi raz bodajże koło marca. Tą akcję, bo powtórzyliśmy ze względu na sytuację taką, że przez to, jakby odwołanie, wycofanie tych zgód i tak dalej, te wszystkie rzeczy, to tam była taka sytuacja jeszcze, którą, całą grę, którą prowadziłem, jakby z tym parkiem i z Goprem, poza tą medialną, no bo tu byliśmy, jakby było kilka stron, jakby kilka równoległych frontów, powiedzmy, nie? Tak jakby to militarnie określić. Więc ja yy, yy, trochę pomieszałem z tym Scottem karnejem. Yy, Okej, okay. no i on generalnie gdzieś tam to, to gdzieś tam określił, ludzie na niego zaczęli wjeżdżać, on zaczął się interesować, zaczął wycofał to z tych mediów, nie? No i tutaj on zaczął ten temat mu jakby tam nie pasować, ale nic, jakby tam dalej pewnie jeszcze z tego nie poszło. I teraz, na, w związku z innymi sytuacjami, które się dzieją, on zaczął jakby drążyć ten temat dalej i mi pokazał wiadomości, po prostu, które dostawał. Czyli pokazał mi te jakieś tam maile, nie? No i ja w tym momencie zobaczyłem w ogóle, o co chodziło, jakby te też drugie dno tej historii, bo w ogóle nie, dla mnie tam geneza już była nieważna, bo to już jakby wiesz. Został tam kurz i poszliśmy dalej, nie? No, ale wtedy faktycznie, jakby się dowiedziałem, co mogłem gdzieś tam przypuszczać, bo gdzieś tam miałem styczność wcześniej z, z Inner Fire, ale mnie to takie rzeczy nie zajmują, takie jakieś tam polityczne rozgrywki wiesz wewnątrz jakiejś organizacji. Dla mnie to nie jest nic interesującego, żebym ja tam gdzieś uwagę zajmował i tracił swój czas. No, ale dopiero zacząłem, do, dopiero dostrzegłem, że to było jeszcze tak zainspirowane właśnie przez, przez syna Wima, Nie. E no, co tam wiesz? Ja tam mam, olewam gościa. <noise> nie interesuje mnie. Nie. Tam robi co sobie chce, tam yy, zarabia sobie pieniądze tam, jak chce. Yy, ja mam, jakby swoje życie i, i się w to nie, nie, nie zagłębiam, nie? Czy, czy w tamtej sytuacji poczułeś taki żal i poczucie niesprawiedliwości, czy jednak yy, podszedłeś do tego bardziej duchowo, można powiedzieć? Ale mówi w tej sytuacji, jak się dowiedziałem, że to on, czy w tej sytuacji pierwszej? W tej sytuacji, kiedy dowiedziałeś się, że zepchnęli jakby na ciebie winę medialnie. Mówisz o tym, ale mówisz o tym, jak to zrobił ten dziennikarz z Radia Wrocław, tak? Czy nie, jak, jak, jak inner to dobiegało tam, zaczął podsy podsycać to? Wiesz co, ja generalnie wtedy tego jeszcze nie wiedziałem. Nie? Wtedy ja wiedziałem po prostu, że jest ten gość, jest ten dziennikarz i on jakby to, to ruszył, nie? a potem to, że to Scott Carney napisał, to już było, wiesz, to już było, jak już opadł ten kurz. Nie? Ale jak, było jeszcze Scott... po... jak już od Skota się dowiedziałeś, że to jednak było tak, że ten syn Wimachofa jednak coś tam namieszał w tym wszystkim? A nie, to już wiesz, to już się dowiedziałem, w zasadzie lata minęły, nie? To ja sobie to patrzę, mówię, a okej, okay. co to ma za znaczenie, wiesz? Ja generalnie tą sytuacją jakoś tam wielce nie żyłem też i bardzo mało osób w moim otoczeniu wiedziało, jaka jest jakby prawda, nie? Jak to wygląda. Wiadomo, że uczestnicy tej akcji się dopytywali, no to wtedy im wytłumaczyłem, na czym jakby to polega, ale wiesz, to wiedziało tylko kilka osób, jak to, jak to faktycznie wyglądało, więc to spojrzałem na to, jakby to, nie, nie, nie jest tak, nie byłem zaskoczony, że, że ta osoba jakby w ten sposób zareagowała. Nie? W żaden sposób mnie nie zaskoczyła. Gdyby może to była osoba, która byłaby mi w jakiś sposób bliska, wiesz, i czułbym się na niej zawiedziony, bo. Co innego by mi jakby przedstawiała, a co innego robiła, no to w tym momencie może by tak było, ale jakby po działaniach tego chłopaka, e, no on tak działa, nie, po prostu. E, wiesz, jest takim e, trochę w tym wszystkim takim kurczę pitbulem, nie? Wiesz, takim, e, no takim, no nie, wojownikiem to będzie złe określenie, może fajterem takim, nie? I okej, okay, ja też jestem takim fighterem, wiem jak to działa. czy ja jestem po innej stronie trochę fighterem, <laughs> a on po innej. On po prostu robi biznes, zarabia pieniądze. No i tam nie ma. No tam jest ta bezwzględność, jakby, nie? I nie wiem, czy to jest jedyny sposób, żeby, żeby gdzieś w tym biznesie odnosić sukces, no ale on jakby nie było, odniósł ten sukces w taki sposób działając, bo tutaj na takiej powiedzmy w takiej walce to wszystkie chwyty są dozwolone no wiesz poszedł jakby rykoszetem poszło to rykoszetem we mnie, on się wybronił i poleciał dalej i rozwój Wima poleciał dalej w żaden sposób to jakby na niego nie wpłynęło więc on spełnił swoje zadanie, ja na to patrzę tak typowo wiesz, strategicznie jak zgodnie jakby ze sztuką wojny, nie no zrobił dobrze wiesz, nie zrobił dobrze jakby całej sytuacji, i nie zrobił dobrze ludziom, ale sam jakby strategicznie wybrnął z tego, nie? I zachował tą zasadę, że im coś jest bardziej absurdalne i dalsze od prawdy, tym większa szansa, że, że, z, że z tego wyjdziesz, nie? Czyli jeżeli to, to jesteś ty, no to powiedz, że to na pewno nie jesteś ty i w ogóle nie ma takiej możliwości, że to byłbyś ty, nie? I on jakby zagrał w tą grę i zagrał w nią okej, okay, więc... Nie miałem jakby jakichś takiego wie, na zasadzie żalu, czy takich emocji, bo ja ogólnie takich emocji staram się w sobie nie nosić, yy, dlatego że one są bardzo obciążające dla ciebie, więc, yy, więc absolutnie, yy, absolutnie tak yy, nie, nie, nie jakby pielęgnuję w sobie takich, takich yy, negatywnych rzeczy. Bardziej na to spo, spo, spojrzałem, wiesz. No, mówię, no kurczę, wiem, że jest takim zawodnikiem, nie? Nie zaskoczył mnie, nie? <średziny> Wiesz, że jest takim zawodnikiem. Wcześniej mówiłeś, że miałeś już wcześniej też styczność z Inner Fire i wiesz, jak działają. Czy mógłbyś jeszcze się podzielić jakimiś sytuacjami, gdzie niekoniecznie zachowali się w porządku? To znaczy, wiesz, co. To, to nie jest. No, nie powiedziałbym, że nie zachowali się w porządku, bo sytuacja, jakby była taka, że y, gdzieś robiąc wywiad z Wimem Hofem. I możliwość, miałem możliwość spotkania się i z nim porozmawiania tam przez kilka godzin. No i wiadomo, że po tej rozmowie, zresztą to było do tego właśnie filmu dokumentalnego, nie? który kręciliśmy. W ogóle świetny gość, uwielbiam go w ogóle. I złapaliśmy taki fajny kontakt. I po tej rozmowie on powiedział, że chciałby zrobić w Polsce warsztaty. Nie? A w Polsce nie było za bardzo nawet instruktorów Bimachowa w tamtym momencie. Było dwóch instruktorów. Piotr Pudelko i Martin Petrus, którzy w zasadzie siedzieli w Anglii, nie? Więc tutaj nie było żadnych instruktorów, to mówię, fajnie byłoby to zorganizować i ludziom jakby go pokazać i chciałem w Poznaniu na targach zorganizować event z nim. Na zasadzie takich eventów, jakie on robił. Ja byłem na przykład na takim evencie w Berlinie i widziałem, jak to wygląda, nie? I chciałem coś takiego tutaj robić dla Polaków i on generalnie się na to zgodził z tego powodu, że ma sentyment do Polski i nawet jakby w rozmowie powiedział mi że ze względu nawet nie mam patrzeć jakby na finanse tylko żeby po prostu takie coś zrobić żeby taki event zorganizować no i wiesz no i sytuacja taka że wysłał mnie już potem do jakby do inner fire czyli do biura nie no i w tym biurze wiadomo że oni olali jakby sprawę tak upraszczając bardzo no to ja się jeszcze odezwałem do Wima Wim powiedział żeby się odezwał do jego córki do Laury z nią jeszcze porozmawiałem chwilę przedstawiłem jej miejsce, lokalizację ewentualnie jakby to kosztowo wyglądało i takie rzeczy ona też przyciągała jakby tą sytuację w czasie no i ja w pewnym momencie mówię dobra tam nie chcą tego tak bardzo no to, to ja się nie będę już wiesz to tak angażował, myślałem, że po prostu potrzebują kogoś tutaj, kto im pomoże na miejscu to zorganizować jakby to wszystko i, i tutaj przyjadą, a się okazało, że, że nie. Czemu, czemu też się nie dziwię, bo y, oni w tym momencie się rozwijali, wiesz? To był 2018, chyba tak 2018 rok, jak mówiłeś. 2018. 2018 to była ta akcja, tak, ta grudniowa. No tak. to my to robiliśmy. Y, rozmowy mieliśmy przed tą akcją jeszcze, nie? Mhm. Yy, więc oni, on jeszcze nie był, no był mega znany, wiadomo, nie? ale jeszcze nie był tak znany, nie chyba to było jeszcze przed podcastem u Joe Rogana wydaje mi się, jeżeli się nie mylę i tak dalej, czyli jeszcze to nie był ten poziom rozpoznawalności, a potem już zaczął robić coraz więcej eventów, coraz więcej i zaczął robić eventy na wiesz 1200 osób. Londyn, Nowy Jork, Sydney i tak dalej. No to wiesz, co przy, co przy tym taki Poznań. Nie? Jak oni mieli na przykład stracić y, weekend, y, żeby tutaj przyjechać do Poznania dla nie wiem, ilu osób udałoby się sprowadzić? Y, nie wiem, może 100 osób. To by było fajnie w tamtym okresie, gdzie ludzie jeszcze go nie znali, tak, nie? Nie, nie interesowali się tak bardzo. Nawet nie było za bardzo na Facebooku czy tam forum Wimahofa na Facebooku było na trzy osoby, nie. Y, więc no, po prostu finansowo my na tym nie ugrali, no i jakby ja już widziałem na czym, na czym tutaj jakby zależy, nie, o co w tym wszystkim chodzi i że to już nie są te czasy tej idei e, stricte, żeby, żeby ją głosić, chociaż Wim Hof taki jest, nie, i on generalnie jest e, po prostu, nie jest nastawiony na pieniądze, no ale właśnie tutaj mówimy o nie tylko o nim, ale też o tutaj e, korporacji, która jakby m, mają stworzoną, nie, Mhm, Więc no to jest takie moje doświadczenie, to nie było jakieś tam takie, wiesz, negatywne, tylko po prostu realne w zasadzie doświadczenie, nie? Tak, e, opisałeś to bardzo obiektywnie. To był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym, link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małp. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie, nie jest to żadne zbieranie danych do news newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść, nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie PrzemekWojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały, Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej zostało kilka egzemplarzy oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów, więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!